Centralny odkurzacz, chłodnie czy windy to nowoczesne rozwiązania, które na początku XX wieku wprowadzono w Zamku Książ. Wprowadził je Jan Henryk XV von Hochberg, który podjął się największej przebudowy zamku. Pierwsi Hochbergowie pojawili się w Książ na początku XVI wieku. Pierwsza przebudowa zamku rozpoczęła się w wieku XVIII. Powstało wtedy skrzydło barokowe, dziedziniec honorowy, budynki na przedzamczu, łaźnia, brama, posterunek i biblioteka. Największą i ostatnią przebudowę zamku na początku XX wieku rozpoczął Jan Henryk XV. Powstała wtedy m.in. nowoczesna kuchnia, która znajdowała się na najwyższym, piątym piętrze zamku. Kolejny właściciel Zamku Książ pewnego dnia, tak sobie to wyobrażamy, stwierdził, że chce, aby w jego reprezentacyjnych komnatach pachniało bardzo pięknie ukochanymi przez jego małżonkę księżną Daisy różami i dlatego kuchnia została wyekspediowana na piąte piętro, aby zapachy kuchenne tym oto świetlikiem ulatywały prosto w powietrze. Kuchnia Hochbergów miała być jedną z najnowocześniejszych kuchni w budynkach prywatnych w Europie. Na co dzień rodzina książęca jadała na srebrnej zastawie, a posiłki przygotowywało 40 kucharzy i cukierników. Każda osoba w kuchni była odpowiedzialna za inne czynności. Jedni zajmowali się mięsem, inni warzywami, owocami czy wypiekami. Na największą uwagę zasługują przepiękne i bardzo na owe czasy nowoczesne miksery, ubijaczki. Ja do końca nie jestem pewna, czy to były miksery, czy dzisiaj możemy te rzeczy porównać właśnie z mikserami, ale były to maślnice elektryczne. Naprawdę kuchnia była fantastycznie wyposażona, no a przede wszystkim gotowało się tutaj na ogromnych piecach gazowych. Jadalnie znajdowały się na pierwszym piętrze przy dzisiejszej sali balowej. Zaserwowanie dań przygotowywanych na piątym piętrze było nie lada wyzwaniem, jednak i o tym pomyślano, budując kuchnię. Książę kazał tutaj zainstalować windy. Były tutaj dwie windy, małe windy towarowe, którymi jedną zwożono jedzenie na dół do jadalni, a drugą brudne naczynia przyjeżdżały tutaj z powrotem na górę. Rodzina książęca jadała przede wszystkim dziczyznę, ale preferowała również kuchnię francuską. Zachowały się także opisy nabiału, jaki przygotowywano w tamtejszych czasach. Maślanka, która była wytwarzana i dla mieszkańców Zamku Książ, i dla restauracji na Starym Książu, przeszła do historii nie tylko jako fantastyczny mleczny napój, ale również jako doskonały środek kosmetyczny. Ale warto podkreślić również, że Hochbergowie preferowali tu też kuchnię francuską. Ich przez ponad 30 lat ich naczelnym kucharzem, szefem tej kuchni był bowiem Francuz Louis Ardent, świetnie gotujący i bardzo rozkochany w swojej kuchni. Tuż przy zamkowej kuchni znajdowały się również chłodnie, w których panowała wysoka higiena. W każdym z pomieszczeń przechowywano inne produkty. Osobne chłodnie wydzielono dla dziczyzny, owoców, ryb i mięsa, innego niż dziczyzna. Lód transportowany był z trzech zamkowych stawów już mniej więcej na początku grudnia, czyli wtedy, kiedy zaczynała się zima. Służący Hochbergów wyrąbywali potężne kawałki lodu, które były transportowane tutaj do Zamku Książ do dwóch miejsc. Do chłodni, w których się teraz znajdujemy. Ten lód był mieszany z trocinami i stanowił podobno fantastyczny materiał chłodzący i izolacyjny. Natomiast pozostałe fragmenty lodu transportowane były do nieistniejącej już dzisiaj baszty lodowej, która znajdowała się w okolicach Suchej Fosy przy wejściu na dziedziniec honorowy Zamku Książ. I tam podobno ten lód spokojnie do maja, czerwca sobie spoczywał. No i w miarę możliwości był tutaj uzupełniany jako materiał chłodzący. Dla 5 osób mieszkałych w Zamku Książ pracowało blisko 500 osób służby. By ułatwić im pracę, w Książu zainstalowano centralny odkurzacz. Najprawdopodobniej takie odkurzacze znajdowały się w każdym pomieszczeniu zamkowym, przynajmniej do trzeciego piętra, gdzie znajdowały się pokoje mieszkalne. Ten odkurzacz działał tak, jak dzisiaj działają centralne odkurzacze w domkach jednorodzinnych, z tym, że nie był to mechanizm próżniowy. Tutaj był skonstruowany specjalny mechanizm, który napędzał wsysanie śmieci. Śmieci takim specjalnym systemem miedzianych rurek były odprowadzane pod zamek na miejsce, do rodzaju takiego wysypiska śmieci. Wszystkie innowacje wprowadzone przez Hochbergów było możliwe dzięki dochodom pochodzących przede wszystkim z licznych kopalni należących do rodziny książęcej. Hochbergowie byli również właścicielami posiadłości, lasów i stawów, które także przynosiły dochody. Rodzina książęca straciła fortunę, gdy pod koniec lat 20. XX wieku rozpoczął się kryzys gospodarczy, który dotknął niemalże wszystkie państwa. Ostatecznie Hochbergowie stracili książ, gdy zamek został skonfiskowany przez nazistów w 1941 roku.